Ponad 26 tysięcy przestępstw popełnionych w 2019 roku i wzrost tej liczby o ponad 1000 w porównaniu do roku 2018 wskazuje, że policjanci na Warmii i Mazurach nie mogli w minionym roku narzekać na brak pracy. Kategorie, w jakich odnotowaliśmy wzrosty, to dotyczą one przede wszystkim przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia, a także przestępstw drogowych. No i wzrosła też w porównaniu do roku 2018 liczba tych najcięższej kategorii przestępstw, czyli zabójstw. W 2018 mieliśmy ich 18, w 2019 już ponad 20. Pocieszająca jest jednak wykrywalność przestępstw, wynosząca ponad 75% ogólnej liczby zdarzeń i 100% wykrywalność najcięższej kategorii przestępstw, czyli zabójstw. Wśród nich są sprawy, które głośnym echem odbiły się w lokalnych mediach. Co jest efektem pracy policjantów w 2019 roku, to m.in. zakończenie sprawy zabójstwa, do którego doszło w Olsztynie przy basenie olimpijskim na ulicy Głowackiego. Do tego zabójstwa doszło w roku 2018 i tutaj dzięki wytężonej pracy policjantów, ustaleniom podejrzany w tej sprawie mężczyzna został ustalony, zatrzymany i pod koniec zeszłego roku został skierowany akt oskarżenia do sądu w tej sprawie. Miniony rok był także rekordowy pod względem ilości skonfiskowanych środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli ponad 190 kg tych substancji. Jedną z takich spraw, które zostały zamknięte w sprawie, których akt oskarżenia trafił do sądu, to sprawa mieszkańca powiatu działdowskiego, który był podejrzewany o to, że wprowadza do obrotu znaczne ilości środków odurzających. No i tutaj w wyniku działań policjantów ponad 20 osób usłyszało zarzuty w tej sprawie. Były to osoby, które pochodziły z trzech województw, także te działania były zakrojone na bardzo szeroką skalę. 75% mieszkańców naszego kraju pozytywnie ocenia działania policji, a blisko 90% uważa, że okolica, w której mieszka, jest bezpieczna. To jest efekt pracy wszystkich policjantów, także tych pracujących tutaj na Warmii i Mazurach. Mamy ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy, którzy każdego dnia wychodzą do służby. Każdego dnia średnio mamy 500 policjantów, którzy wychodzą do służby, czy to patrolowo-interwencyjnej, czy obchodowej, czy do służby na drodze. Ci funkcjonariusze średnio każdego dnia podejmują ponad 500 interwencji. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują codziennie ponad 1500 kierowców, wśród których średnio co dziesiąty jest pod wpływem alkoholu. Efektem tej pracy jest spadek liczby wypadków drogowych i zmniejszenie o 30% liczby wypadków śmiertelnych. Wykrywalność przestępstw w 2019 roku lokuje skuteczność funkcjonariuszy z Warmii i Mazur na 10. miejscu w skali kraju.